Dzień dobry, nazywam się Daniel Jaworowicz. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Tomaszem Trelą. Cześć Tomek. Dzień dobry, witaj. Trafiłeś do mnie, bo napisałeś książkę, ale oprócz świeżego, nowo upieczonego autora jesteś także zarządzającym funduszem inwestycyjnym Dog Eat Dog Venture Capital, ale też blogerem i pewnie właśnie z tej sfery blogowej bardziej mogą kojarzyć Cię nasi czytelnicy. Twoja najnowsza książka to Giełda Początek. Powiem szczerze, że tytuł jak dobrej hollywoodzkiej produkcji, bo jak jest początek, to pytanie, co będzie dalej. Wiesz co, ja tak szczerze powiem, że z taką nadzieją pisałem tę książkę, żeby ona rzeczywiście była początkiem do jakiegoś dalszego rozwinięcia i tak właśnie starałem się te treści w książce przekazywać, żeby one stanowiły jakiś taki pierwszy krok, tak żeby czytelnicy absolutnie nie traktowali tego jako ukończone dzieło, w tym sensie, że znajdą tutaj całą wiedzę, która jest potrzebna do tego, żeby zaraz wyruszyć na Wall Street, zapakować tam wszystkie oszczędności swojego życia i zbijać majątek. Więc gdzieś tam z tyłu głowy rzeczywiście jest taki plan, żeby w kolejnej części dokonać rozwinięcia tych wszystkich tematów, które znalazły się w części pierwszej. A czy to się uda? No, zobaczymy za 2-3 lata. Będziesz pierwszy, który się o tym dowie, jako wydawca. No ja czekam. W każdym razie, wracając do tytułu książki, początek może sugerować, że jest to książka raczej dla początkujących, ale z drugiej strony i znając Ciebie trochę z bloga, ale też już po kilkudziesięciu stronach książki, można dojść do wniosku, że no, mocno odsyłasz albo mocno kierujesz uwagę w stronę rynków zagranicznych, głównie amerykańskich. No ale skoro ma być to dla początkującego inwestora, czy to nie jest taki trochę skok na głęboką wodę? I tak, i nie. To znaczy, to jest skok na głęboką wodę, z tym, że w moim mniemaniu on prędzej czy później będzie niezbędny. Dlatego, że jeśli ktoś chce myśleć o takim zawodowym budowaniu portfela, zawodowym inwestowaniu, o potężnej dywersyfikacji tego portfela na różne klasy aktywów, na różne waluty, etc., etc., to prędzej czy później i tak będzie trzeba z tymi rynkami zagranicznymi gdzieś tam się przywitać i na te rynki zagraniczne wyjść. No i teraz, jeśli my mamy do wyboru najpierw działać sobie na lokalnym tutaj poletku i popełniać ileś błędów przy konstrukcji portfela, przy dywersyfikacji tego portfela, czy przy braku dywersyfikacji, albo od razu skoczyć sobie na tę głęboką wodę, ale jednocześnie zacząć jakby z wyższego pułapu, czy startując po prostu z wyższej ligi, no to moim zdaniem, mimo gdzieś tam jakichś początkowych obaw, warto jednak na ten rynek zagraniczny spojrzeć z trochę większą odwagą niż polscy inwestorzy indywidualni, bo wiem, że to jest duży problem. To jest problem, wiesz, wielowątkowy, od natury językowej. Ludzie boją się po prostu bariery językowej, boją się, że czegoś nie do końca zrozumieją, czegoś nie będą potrafili sami, jakby mówiąc w cudzysłowie, ogarnąć. No i zatrzymują się tutaj, w tym naszym poletku. A to jest trochę moim zdaniem, no, krótkowzroczne. Dobrze, a czy to, że tak uciekasz w stronę światowych rynków, czy to znaczy, że z jakiegoś powodu odradzasz polski rynek, czy po prostu chodzi raczej o uzupełnienie swojego portfela, o jakieś aktywa, które u nas są po prostu niedostępne albo trudniej dostępne? Tu znowu jakby nie ma jasnej odpowiedzi, dlatego że na polskim rynku można znaleźć rzeczywiście fajne spółki z fajnym potencjałem, tylko że problem jest wielowątkowy. Problem główny to jest kapitalizacja tych spółek. Kapitalizacja spółek, które są gdzieś tam rzeczywiście ciekawe, nie mówię o spółkach z WIG-u zdominowanych przez Skarb Państwa, bo to nie są spółki ciekawe zazwyczaj. Te ciekawsze, one są małe. Jeśli one są małe, to kapitał zagraniczny czy duży kapitał instytucjonalny zazwyczaj w tych spółkach nie zamieszkuje, czyli on się tym nie interesuje. Jeśli nie zainteresuje się tym duży kapitał, dziennikarze nie mają dla kogo pisać artykułów na temat tej spółki, analitycy nie mają dla kogo robić analiz, gdzieś tam programiści nie mają dla kogo budować narzędzi do łatwiejszego czytania czy wizualizacji sprawozdań finansowych tych spółek, dlatego że pies z kulawą nogą się tym nie interesuje, bo są to firmy, które mają zbyt małą kapitalizację, żeby siedział tam, nie wiem, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch i tak dalej. Czyli jakby zagraniczny inwestor tutaj nie będzie zaglądał, bo dla niego to jest zbyt mała płynność. I samo w sobie to nie jest żadnym problemem, dopóki nie uświadomimy sobie, że za tym kapitałem z zagranicy nie idzie cała masa narzędzi, które nam, czy analiz, czy rekomendacji i tak dalej, które nam mogą pomóc jako indywidualnym inwestorom jakoś tam te spółki analizować, pilnować tego, co tutaj się dzieje. Więc
Problem to nie polega na tym, że w Polsce nie można znaleźć dobrej firmy, tylko problem jest bardziej z analizą, z dostępnością narzędzi, z dostępnością portali, które chociażby pozwalają nam w jakiś sposób te firmy łatwo, szybko i przyjemnie analizować, a potem monitorować, śledzić rewizje, rekomendacje i tak dalej. Więc to jest bardziej problem z tym. Także. Rozumiem. A powiedz mi, ile według Ciebie, jeżeli taka osoba sięga po Twoją książkę, nie ma większego doświadczenia giełdowego, sięga i chce zacząć przygodę z giełdą, ile taka osoba powinna przeznaczyć czasu na inwestowanie w skali dziennej, tygodniowej, miesięcznej? Ja bym to przede wszystkim podzielił na czas przeznaczony na naukę, który jest na początku potrzebny, no rzeczywiście tu mówimy o większych pokładach czasu, i oddzieliłbym to później od czasu, który jest faktycznie potrzebny na to, żeby tego swojego portfela pilnować, żeby tych swoich inwestycji, żeby te inwestycje gdzieś tam nadzorować. O czasie na naukę, no to nie będę mówił, dlatego że to są indywidualne predyspozycje, no to jakby różne ścieżki, to trochę tak jakby zapytał, ile potrzeba czasu, żeby nauczyć się gry na pianinie. Różne osoby z różnym trybem, z różnymi nauczycielami te ścieżki będą miały o różnej długości. Natomiast jeśli chodzi o samo inwestowanie, to tak naprawdę to są 2-3 godziny dziennie. Góra, jeśli ktoś chce rzeczywiście poświęcić cały, to może przesadziłem, jeśli mówimy o 2-3 godzinach, ale jeśli ktoś chce poświęcić większą część swojej uwagi na to, co się dzieje na tym rynku, przy czym te 2-3 godziny to nie są godziny na inwestowanie rozumiane jako siedzenie przy platformie na 8 ekranach i klikanie myszką we wszystko, co tam się rusza, tylko to są godziny na czytanie, na przeczytanie porannego wydania Financial Times, Wall Street Journal, na obejrzenie jakiegoś tam podsumowania na Bloombergu, na przeczytanie wiadomości odnośnie spółek, które mamy w portfelu, po to, żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć po prostu, co się dzieje z tymi spółkami i z tymi składowymi naszego portfela. Więc tak naprawdę to inwestowanie rzeczywiste takie, w momencie, kiedy my już mamy zbudowany portfel, to jest głównie czytanie newsów, głównie czytanie tego, co się w tych spółkach dzieje. Także jeśli ktoś ma do dyspozycji 2-3 godziny dziennie, to my możemy już mówić o tym, że to jest takie inwestowanie typu full-time job. No właśnie, bo zadałem to pytanie, ponieważ zmierzałem w stronę, ile tak naprawdę polski inwestor czy osoba, która sięgnie po Twoją książkę, jest w stanie tego czasu przeznaczyć, bo 2-3 godziny dziennie z Twojej perspektywy pewnie to nie wydaje się dużo, w końcu doba ma 24 godziny, ale z perspektywy kogoś, kto ma regularną pracę, do której idzie na 8 godzin, często jeszcze jakieś, nie wiem, hobby, obowiązki, no to 2-3 godziny dziennie to jest sporo czasu. Tak. I teraz drugie pytanie, jakby nawiązujące do tego poprzedniego, czy po Twoją książkę raczej powinny sięgać osoby właśnie idące w stronę takiego aktywnego handlu na giełdach, czy znajdą w Twojej książce również jakieś cenne rady osoby, które myślą raczej o inwestowaniu długoterminowym, może z myślą o budowaniu majątku, jakiejś przyszłej emerytury, z takim bardziej pasywnym podejściem do giełdy? Ja bym przede wszystkim nie łączył tej aktywności rozumianej tak potocznie, aktywności na giełdzie, z tym, o czym mówię, z poświęcaniem 2-3 godzin, dlatego że ta aktywność rozumiana jako kupowanie, sprzedawanie, handlowanie, rebalansowanie i tak dalej, to jest aktywność, która w portfelu się odbywa tak naprawdę raz na kwartał, czyli wtedy, kiedy wychodzą wyniki kwartalne spółek, i wtedy rzeczywiście gdzieś tam cięte są prognozy, rekomendacje, są robione rewizje i tak dalej. I to jest czas raz na kwartał, żeby rzeczywiście 2-3 godziny poświęcić na jednorazowo 2-3 godziny na to, żeby ten portfel sobie dostosować, zrebalansować. Natomiast te 2-3 godziny dziennie to jest czas taki, żeby lepiej rozumieć to w międzyczasie, pomiędzy tymi kwartałami, żeby lepiej rozumieć to, co się dzieje na tym rynku. Natomiast jeśli ktoś myśli długoterminowo i rzeczywiście nie interesuje go ta giełda na tyle, żeby każdego dnia prenumerować 5 gazet finansowych i czytać wszystkie analizy i komentarze, spokojnie może zbudować sobie taki portfel i opracować taką strategię, która będzie od niego wymagała raz na kwartał tego rebalansowania, czyli rzeczywiście raz na kwartał poświęcenia paru godzin, to może być sobota, to może być jeden dzień raz na 3 miesiące, żeby po prostu przeanalizować swoje spółki, swój portfel od strony takiej czysto liczbowej, czyli przy pomocy chociażby Excela, tak? Teraz są dzisiaj, to też plus zagraniczne giełdy, są pluginy, są gotowe narzędzia do tego, żeby w jednym Excelu, w jednym arkuszu, jednym kliknięciem ściągnąć sobie dane finansowe setek czy tysięcy spółek
zrobić taką robotę, którą Warren Buffett robił kiedyś przez 3 miesiące, to my taką robotę możemy zrobić w 3 minuty dzisiaj za pośrednictwem odpowiednich narzędzi. Więc jak najbardziej to też jest jakaś droga dla inwestorów, którzy absolutnie nie są zainteresowani tym, żeby każdego dnia poświęcać ten swój czas. No i jakby w swojej książce też pokazuje ideę, czy strategię, czy całe podejście, które bazuje właśnie na takim spokojniejszym inwestowaniu, czyli nie na tym, żeby każdego dnia, tak jak ja, ileś tego czasu poświęcasz, bo ja to robię zawodowo i zajmuję się tylko tym. Natomiast zdaję sobie sprawę, że większość czytelników to są osoby, które pracują albo na etatach, albo mają własne firmy, albo gdzieś tam rzeczywiście, tak jak mówisz, całą masę innych zajęć od hobby przez zawodowe. Więc jak najbardziej to jest wykonalne też dla takich osób, tylko mówimy wtedy o troszeczkę innym podejściu, o troszeczkę innej strategii. Natomiast wszystko da się zrobić. Zadam kolejne, jeszcze jedno przewrotne pytanie. Napisałeś książkę o giełdzie, a giełda to średnie cyfry, wykresy, grafiki, a nie ma ani jednej, aż się dziwiłem, bo pamiętam, jak wrzucałeś ten plik, chciałem cię trochę nakłonić do tego, żebyś może coś tam zamieścił, ale ty broniłeś, że tak powiem, utwierdzałeś swoją wizję tej książki, broniłeś się przed jakimiś moimi wpływami. No właśnie, jak odebrać taką twoją książkę, którą można czytać jak jakąś powieść, kryminał, prawie że, jak chciałbyś, żeby twoja książka została odebrana i jakie kroki po przeczytaniu tej książki powinna poczynić osoba, która chciałaby dalej rozwijać się i próbować swoich sił na giełdzie? Ja cieszę się, że postawiłem finalnie na swoim. No, przyznam, że na etapie, kiedy tworzyliśmy tę książkę, zasiałeś mi ziarnko zwątpienia, ale jednak finalnie gdzieś tam doszedłem do wniosku, że wykresy, grafiki, diagramy, tabelki to nie jest rzeczywistość. To jest po prostu jakaś forma reprezentacji rzeczywistości, jakaś forma wizualizacji tej rzeczywistości. Rzeczywistość to jest to, czy firma jest dobra, czy jest zła. I my staramy się inwestować, my w sensie jako osoby, które zawodowo się tym zajmują, wybierając przede wszystkim dobre firmy. Nie dlatego, że firma ma na wykresie formację podwójnego garba z czymś tam, tylko dlatego, że rosną jej przychody, rosną jej zyski, że ma dobry produkt, dobry zarząd, ma jakby działa w dobrej branży, ma dobrą sprzedaż, ma dobre opinie konsumentów i tak dalej. I teraz to jest ta rzeczywistość, to jest prawda. I teraz tę prawdę, tę rzeczywistość można oczywiście sobie zwizualizować w jakiś sposób na wykresie, w tabelce, na diagramie, ująć ją w jakiś sposób wizualnie, ale wydaje mi się, że patrzenie na wykresy, patrzenie jakby na efekt tego, czyli na skutek, a nie na przyczynę, nie pozwoli zrozumieć tej giełdy. Czyli żeby zrozumieć giełdę, zrozumieć, dlaczego wykres wygląda tak, nie inaczej, dlaczego mamy takie, a nie inne dane w tabelkach, to trzeba dojść do tego jądra, do tego sedna, żeby naprawdę zrozumieć, co wywołuje co, czyli co jest przyczyną, co jest skutkiem. No i tak starałem się tę książkę tworzyć i tak ją napisać, żeby czytelnik rzeczywiście był w stanie po tej lekturze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja rozumiem, dlaczego kursy akcji rosną, dlaczego spółka po 2 latach jest wyżej jedna, a druga firma jest niżej, a trzecia jest na tym samym poziomie, czy ja potrafię to jakoś racjonalnie wytłumaczyć. No i mam nadzieję, że odpowiedź na te pytania będzie twierdząca po lekturze. Rzeczywiście chciałem, żeby to była książka do czytania, nie do nauki, tylko do tego, żeby usiąść, przeczytać, zrozumieć. Jeśli to mi się udało, super. Tak, ale druga część pytania dotyczyła, co zrobić dalej po przeczytaniu tej książki? Jeżeli co już... dalej? Wiesz co, ja mam... Dużo osób jakby zadaje mi to pytanie i ja często odpowiadam, że warto by było teraz pójść dalej za ciosem i zgłębić wiedzę, zapisać się na jakiegoś CFA albo program FP europejski, albo chociażby dołączyć do nas na uniwersytet inwestycyjny, żeby postarać się zgłębić te wszystkie meandry. Natomiast coraz częściej jakby ten feedback, który dostaję, jest taki, że tylko jeśli giełda ma być moim hobby, czy moim dodatkowym źródłem dochodu, to poświęcanie teraz 3 lata na to, żeby brać udział w CFA-u czy w czymś takim, to nie jest to. To ja nie chcę robić kariery w Goldman Sachs czy gdzieś tam, mówią moi klienci czy gdzieś tam osoby, które, z którymi mam kontakt, tylko my chcemy jak najszybciej, jak najwięcej o tej giełdzie się dowiedzieć. Dlatego zaczynam trochę jakby zmieniać te swoje rekomendacje i sugerowałbym chyba jak najszybciej po prostu
wejście do tego świata, otworzenie sobie rachunków, płacenie tam, nie wiem, $1000 i próbę działania na własnych pieniądzach, na własnym nawet tym mikroskopijnym rachunku, dlatego że to pozwoli podtrzymać zainteresowanie tą giełdą. Jeśli ja będę widział, że dzisiaj stało się z moimi akcjami, czy one są warte $100 czy 100 tysięcy, wszystko jedno, ale jeśli ja widzę, że dzisiaj stało się coś bardzo dziwnego, kurs się otworzył, nie wiem, luką o 10%, to jeśli ja naprawdę mam jakąś ambicję, żeby zrozumieć ten rynek, to ja sam poprzez ten impuls będę dochodził, będę szukał, będę drążył, żeby postarać się zrozumieć, co się stało. Dlaczego to się tak dzieje, że coś spada o 10%? O co w ogóle chodzi z tą luką cenową? To jak ja się miałem przed tym ustrzec, jeśli pierwsza minuta handlu i od razu widzę 10% straty? Jak to działa? Może mogłem sprzedać wcześniej, w ten sposób dojdę do fazy pre-market, a może udałoby się to i tak dalej. Więc wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest teraz takie pójście dwutorowe, to znaczy jak najszybciej wskoczenie na ten rynek rzeczywiście, żeby ze swoimi pieniędzmi, ze swoim kapitałem, żeby podtrzymać zainteresowanie, żeby brać już w tym taki udział na gorąco, i w miarę rozwoju wydarzeń, czyli w miarę obserwowania tego, co w tym naszym portfelu się dzieje, no próba jednak gdzieś tam dociekania do sensu tej giełdy, czyli dociekania do tego, dlaczego coś wydarzyło się w ten sposób, a nie w inny sposób. Czyli bardziej chyba dzisiaj stawiałbym na taką naukę poprzez praktykę. Czyli nie akceptujesz półśrodków, bo tak naprawdę CFA, tak jak mówisz, taki kurs, no to... To jest bardzo intensywny i dużo nauki. Druga opcja, którą zaproponowałeś, czyli wpłacenie nawet małej kwoty, ale próba swoich sił na realnym rynku i dociekanie później różnych rzeczy czy zjawisk, dociekanie przyczyn tych zjawisk, no to z własnego doświadczenia wiem, że to jest bardzo też czasochłonne i też, no, trzeba powiedzieć, frustrujące czasami, bo czasami się uda znaleźć odpowiedź, czasami się nie uda, czasami się dochodzi gdzieś, okazuje się, że droga była ślepa, trzeba wracać. I no i tu nawet myślę, że przy tym drugim wariancie na pewno miałem okresy, kiedy ja poświęcałem więcej niż 2-3 godziny dziennie na naukę inwestowania. No i tu chyba wniosek, nie wiem, ja to powiem, a ty możesz potwierdzić, że tu chyba po prostu nie ma półśrodków w takim razie, że tu po prostu trzeba wejść dwoma nogami do głębokiego morza i po prostu spróbować stracić grunt i przepłynąć, tak? Nie ma jakby... Jakieś... Co, pocieszające? Tak, po części się zgodzę, po części się nie zgodzę, dlatego że jakby zgodzę się z twoją obserwacją, że trzeba tutaj rzeczywiście wskoczyć na tą głęboką wodę i po prostu starać się płynąć i nie utopić i naprawdę jakby całe swoje zaangażowanie możliwe w to włożyć, pod warunkiem, że chcesz się tą giełdą zajmować docelowo w sposób taki profesjonalny, pod warunkiem, że rzeczywiście chcesz związać z tym swoją, nie wiem, główne źródło dochodów, albo swoją karierę, albo jakąś tam główną część życia. Dlatego, że jeśli stajesz po drugiej stronie i twoim celem jest właściwie pobicie inflacji i nic więcej, czyli gdzieś tam ochronienie swoich oszczędności, no bo dzisiaj lokaty w banku i tak dalej, no to czy obligacje rządowe, no to wiadomo, to są prawie zerowe de facto oprocentowania, ale jednocześnie chcesz, nie wiem, prowadzić swoją firmę, swój biznes, albo pracować sobie na etacie, albo leżeć na Bora Bora i nie robić nic, to też istnieją strategie, czy też istnieją instrumenty finansowe, które pozwolą ci w sposób pasywny, no, zarobić, nie wiem, 10%. Chociażby inwestycja w indeks ETF na S&P 500 to są średnioroczne zyski 10%. I tak naprawdę nie musisz robić ani rozumieć nic. Kupujesz jeden instrument, tak, zamykasz oczy i za 10 lat zaglądasz na rachunek, na pewno pokonałeś inflację, na pewno miałeś zyski co najmniej kilkuprocentowe średniorocznie, na pewno te pieniądze, te oszczędności są gdzieś tam ochronione. Natomiast jeśli myślisz o czymś więcej niż pobicie inflacji, o trochę wyższych zyskach, o tych wynikach troszeczkę lepszych niż pasywny indeks, no to tak, no to zgodzę się z tobą, że tutaj rzeczywiście trzeba, jakby nie ma półśrodków, tylko trzeba się w to zaangażować trochę bardziej. A jak myślisz, jaka duża ilość osób, która idzie rzeczywiście na rynek, jest w stanie świadomie określić, bo w której grupie chciałaby się znaleźć? Czy chciałaby się znaleźć w grupie próbującej pobić indeks, czy może... I próbuje i wchodzi, że tak powiem, no, próbuje się nie utopić, próbując pobić rynek i czasami mu się uda, czasami mu się nie uda, ale czy jest to jakby świadoma i dobra ich decyzja, czy może oni nieświadomie robią sobie krzywdę, a tak naprawdę powinni bardziej skupić się na tym właśnie, tak jak powiedziałeś, żeby
kupić jakieś bezpieczne instrumenty, skupić się na tym, żeby przechować tą wartość pieniądza w czasie. Jak się uda, to pobić inflację, zarobić te 10%. Może to jest lepsze rozwiązanie dla większości osób, które idą na rynek. Oczywiście, że to jest lepsze rozwiązanie. Tak samo, wiesz, jak lepszym rozwiązaniem jest nie zanieczyszczać planety, nie głosować na oszołomów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, że coś jest lepszym rozwiązaniem, nie znaczy, że my to będziemy automatycznie robili. Lepszym rozwiązaniem jest, słuchaj, nie jeść batoników i nie pić Coca-Coli, tylko pić wodę mineralną. Lepszym rozwiązaniem jest nie podjeżdżać kilometr do pracy samochodem, tylko przejść na spacerek albo przejechać rowerem. My to wszystko wiemy i my to wszystko gdzieś tam podświadomie rozumiemy, że pewne rozwiązania są dla nas finalnie lepsze, i bardziej wartościowe, i bardziej efektywne, ale mimo tego zdecydowana większość osób no jakoś tym rozwiązaniom lepszym dla nas samych się nie poddaje, tylko próbujemy rzeczywiście no jakby zawracać czasami kijem Wisłę i albo wynajdować koło na nowo. I my wiemy, znamy statystyki jako inwestorzy, że 90 parę procent osób przegrywa z benchmarkiem, 70 parę procent klientów, brokerów traci pieniądze na giełdzie i tak dalej. Czyli my rozumiemy, że statystyka jest przeciwko nam, cała ta branża jest przeciwko nam, bo tam są po drugiej stronie tych transakcji największe tuzy, największe mózgi, najsilniejsze algorytmy, najlepsze komputery i tak dalej. Mimo tego próbujemy jednak gdzieś tam z nimi wygrać i tutaj wejść. I to, co ja obserwuję, no bo ja już pracuję ileś tam lat z różnymi klientami, to co ja obserwuję, słuchaj, to jest najpierw taka mocna brawura i odwaga i chęć tego, żeby tutaj wskoczyć właśnie na tą głęboką wodę i spróbować pomachać rękami, być może wygram. I problem pojawia się gdzieś tam po kilku latach, bo cały czas wiele osób, które robią to na pół gwizdka, widzą, że one płyną w pław, a tutaj obok gdzieś tam śmigają motorówki. No i w którymś momencie jakby dochodzimy do wniosku do tego, że okej, bardzo, bardzo, bardzo ciężko jest wygrać z rynkiem. Bardzo ciężko jest wygrać z funduszami hedgingowymi, które zatrudniają dziesiątki analityków, najlepszych matematyków, fizyków kwantowych, diabli wiedzą kogo jeszcze do pisania algorytmów wyłapujących różne tam dysproporcje na giełdzie i uprawiający arbitraż i tak dalej. My jako indywidualni inwestorzy absolutnie nie mamy z tym szans. Chyba że odnajdziemy jakąś swoją dyscyplinę w tym sporcie, którym jest giełda, czy który jest inwestowanie i wyspecjalizujemy się w tej jednej konkretnej dyscyplinie. Najlepiej wychodzi inwestorom indywidualnym inwestowanie w takim pierwotnym rozumieniu, czyli nie próba jakiegoś tradingu dzień po dniu i wygrywania z algorytmami, które zrobią to 1000 razy szybciej od nas, tylko próba powrotu do korzeni, do tego, czym w ogóle jest giełda i po co ta giełda została stworzona. A giełda została stworzona do tego, żeby z jednej strony pomóc znaleźć się ludziom posiadającym fajny pomysł na biznes z ludźmi, którzy mają kapitał do zainwestowania. Taka była idea giełdy. Że z jednej strony przychodzisz ty z fajnym, super pomysłem na firmę, ale nie masz finansowania. Masz genialny pomysł, tak? A z drugiej strony jest ktoś, pan X, ja na przykład, mam kapitał, ale kompletnie nie mam pomysłu, w co go zainwestować. No i teraz jeśli ty mnie przekonasz swoim produktem, swoją wizją świata, swoim know-how i tak dalej, to ja chętnie dam ci swoje pieniądze po to, żebyś ty zbudował tę swoją firmę i za 10 lat będziesz mi płacił dywidendę z tego, tak? Albo kurs akcji pójdzie do góry za 10 lat, ja w jaki sposób z tej inwestycji będę się starał wychodzić, albo dalej będę inwestorem już do końca życia, tak, i będę współwłaścicielem tej firmy. I teraz, jeśli my jako indywidualni inwestorzy nie będziemy próbowali walczyć z algorytmami, z HFT, z tym wszystkim, tylko znowu potraktujemy giełdę jako miejsce do tego, żeby znaleźć dobrą firmę, zainwestować na wiele lat w tę firmę i zobaczyć, co z tego wyjdzie, okej, to my mamy szansę wygrać z benchmarkiem, to my wtedy mamy szansę na ten zysk większy niż 10%. To jest realne, tylko potrzeba chyba, tak mi się wydaje, lat, wielu lat, żeby to zrozumieć, że giełda to nie jest klikanie kolorowych guziczków i handlowanie, malowanie sobie kresek po wykresach, bo tak nie wygramy z tym rynkiem i że zdecydowanie większość inwestorów, którzy ma takie podejście, lepiej na tym wyjdzie kupując ETF-a, pasywnie zamykając oczy i zapominając. Natomiast osoby, które chciałyby troszeczkę więcej niż ten ETF, muszą zacząć myśleć o giełdzie jako o tym miejscu, gdzie naszym zadaniem jest znalezienie naprawdę dobrej spółki z naprawdę dobrym produktem, z najlepszym zarządem na świecie, zainwestowanie w tę spółkę i zamknięcie oczu na kilka kolejnych kwartałów. Jakby nie możemy oczekiwać tego, że pobijemy rynek za kwartał czy za dwa kwartały. Jeśli ja dam tobie jakieś pieniądze, ty mówisz, że zaczynasz budować firmę, to ja nie mogę od ciebie oczekiwać wyników za kwartał, czy za pół roku, czy za rok nawet. Tak? To jest proces. Na tym polega inwestowanie. Jak inwestujemy w nieruchomość,
z nadzieją na to, że jej wartość pójdzie do góry, no to dzisiaj mogę zainwestować milion w mieszkanie gdzieś tam w Warszawie, powiedzmy. Nie mogę się martwić czy stresować tym, że za pół roku dalej ceny są w miejscu. Tak? No to tak nie działa. Jeśli mówimy o inwestowaniu, to mówimy o wydłużeniu horyzontu czasowego. Ten, kto to zrozumie, jest w stanie rzeczywiście ten benchmark pokonać. Trochę teraz brzmisz jak Warren Buffett. Może Warren Buffett jeszcze zamiast kwartałów powiedziałby lata, ale trochę tak to brzmi. Chciałem się też ciebie zapytać, czy odważyłbyś się umiejscowić swoją książkę na skali od 0 do 10, gdzie 0 to byłby aktywny day trading, parę transakcji czy parę dziesiąt transakcji dziennie, no a 10 to jest taki Warren Buffett, że tak powiem, w swojej krasie, czyli transakcje no, o horyzoncie czasowym letnim, wieloletnim. Gdzie byś tą książkę umiejscowił? Co, widziałbym ją gdzieś w okolicach siódemki, dlatego że Warren Buffett to jest druga skrajność i trochę niekomfortowo się zawsze czuję, wypowiadając się krytycznie na temat Warrena Buffetta, dlatego że osiągnięcia Warrena Buffetta, osiągnięcia moje, no są jednak, wiesz, to jest troszeczkę inna skala. Natomiast mam wrażenie, że Warren Buffett trochę zaspał zmianę świata. W jego portfelu spółki, które kiedyś były innowacyjne, które kiedyś potrafiły budować efekt skali, te wszystkie Coca-Cola, banki, Wells Fargo i tak dalej. Okej, to były świetne biznesy, czy General Motors, czy Ford, to były świetne biznesy 40 lat temu. Wydaje mi się, że Warren Buffett troszeczkę przespał przejście z ery produkcyjnej do ery usługowej. Dzisiaj coraz więcej pieniędzy konsumenci wydają na usługi, zwłaszcza usługi w chmurze, w internecie, e-commerce, cyberbezpieczeństwo, wiesz, tego typu rzeczy, których Warren Buffett sam przyznaje, że nie rozumie, od których trzyma się z daleka, których nie zna, on nie korzysta z komputera, z telefonu komórkowego nie korzysta. Więc nie można za bardzo oczekiwać, że będzie inwestował w spółki, które działają wyłącznie w chmurze. Okay? A to jest dzisiaj rzeczywistość. To tutaj jest ta dynamika wzrostu największa możliwa. To tutaj mamy ciągle efekt skali jeszcze. Więc generalnie inwestowanie na lata tak, ale nie na tak wiele lat, jak inwestuje Warren Buffett, gdzie wybrał w latach 70. swoje ulubione spółki i do tej pory trzyma je w portfelu. No, sorry, ale świat od lat 70. troszeczkę się zmienił. Ostatnio mieliśmy rocznicę World Trade Center. Jak sobie uświadomimy, że to jest ciągle jakby świeży temat, tak? Świeży w cudzysłowie zamachy na World Trade Center. Ja nie wiem, czy wiesz, że w czasie, kiedy zamachy na World Trade Center były, to jeszcze nie było iPhone'ów. Telefonem jedynym, który miał kolorowy wyświetlacz, to był Ericsson. Okay? Tam wtedy była wielka, wielka innowacja, że Nokia wprowadziła do swojego telefonu radio FM, że można tego słuchać. Nie było streamingu, nie było YouTube'a, w ogóle niczego nie było. Świat wyglądał kompletnie inaczej. Więc ta dynamika zmian dzisiaj, ona jest niesamowita, naprawdę niesamowita. No i my jednak musimy dokonywać tych inwestycji czy zmian w naszym portfelu dzisiaj już troszeczkę szybciej, niż było to w latach 60., 70. czy 80. No dzisiaj ten postęp mamy, technologiczny postęp mamy logarytmiczny, także ja bym tutaj raczej pozycjonował gdzieś tam moje podejście, które też przekazuję w książce. Jeśli chodzi o techniczne takie, wiesz, zmiany w portfelu, rebalansowania i tak dalej, wyrównywanie proporcji, to jest raz na kwartał, a jeśli chodzi o nowe spółki do portfela raz do roku, raz na dwa lata, to mniej więcej jest taki horyzont, gdzie coś tam się zaczyna dziać, gdzie pojawiają się nowi gracze, gdzie okazuje się, czy ci gracze, którzy obiecywali zmianę świata, dostarczają te obietnice, czy nie dostarczają, więc siódemka na skali. Dobra, zanotowałem. No dobrze, czyli jedna kwestia, czyli zmienia się trochę horyzont czasowy, który się po prostu skrócił, inwestycyjny. Druga kwestia, że zmieniły się też trochę branże, co zauważyłeś. I teraz chciałem w kontekście właśnie tych branż podpytać ciebie o dywidendy, no bo te biznesy, które dzisiaj traktujemy jako innowacyjne, tworzące nowe rynki, wynajdujące nowe technologie, są to biznesy, które raczej chłoną kapitał, niż tym kapitałem się dzielą. Także za bardzo nie ma co liczyć na jakieś sowite dywidendy w ich przypadku. Czy dla ciebie to jest jakaś strata, niedogodność, czy może w ogóle zaleta? Brak dywidendy? Dla mnie to jest zaleta.
Dlatego, że tu nawet Warren Buffett, czyli duży orędownik tych tradycyjnych biznesów, przyznaje, że wypłata dywidendy przez spółkę następuje w takiej fazie cyklu życia tej firmy, w którym ta spółka już po prostu nie ma lepszego pomysłu, na co mogłaby ten kapitał przeznaczyć. Więc ja zdecydowanie bardziej wolę te spółki, które zamiast wypłacać dywidendę, czyli już dzisiaj odcinać te kupony od biznesu, cały czas reinwestują. Ja nie potrzebuję widzieć, bo wiesz, dywidenda może być wypłacona wtedy, kiedy zostanie zaksięgowany zysk netto, tak? Czyli firma najpierw ma jakiś tam zysk przychody, potem zysk operacyjny, od tego płaci podatek, a dopiero potem z zysku netto wypłaca dywidendę, od której inwestor indywidualny płaci podatek. Ja nie do końca potrzebuję dzisiaj takiej firmy w portfelu, która będzie mi pokazywała zyski netto na papierze, w picie i płaciła od tego podatki. Ja bardziej bym chciał mieć w portfelu firmę, która cały czas ma pomysł na to, jak te przychody reinwestować. Czyli taką, która ciągle chce budować ten efekt, która ciągle chce budować efekt skali, i taka, która jeszcze jest przed tą fazą dojrzałości, w której rzeczywiście możemy mówić o odcinaniu kuponów. Ja rozumiem, że jeśli mamy Coca-Colę albo jakąś tego typu firmę, to gdzie oni mają dalej budować efekt skali? Tak, to Coca-Cola jest wszędzie, na całym świecie, w każdym kraju. Ma tych napojów już 10 tysięcy różnych wariantów, z cukrem, bez cukru, słodzone czymś tam, stewią, niesłodzone, z kofeiną, bez kofeiny, dla dzieci, dla mężczyzn, dla kobiet i dla każdego możliwego innej grupy. Nie ma miejsca na skalę. Okay? To jest firma, od której akcjonariusze chcą otrzymywać dywidendy, bo tam już nie ma pomysłu na to, jak dalej te środki reinwestować. I to jest super w przypadku tak, tego typu firm. Natomiast to nie są spółki, które ja chcę w portfelu, bo te spółki nie będą rosły. Jeśli firma nie generuje coraz wyższych dochodów, coraz wyższych przychodów, zysków, gotówki z działalności operacyjnej, jej kurs akcji na giełdzie nie będzie rósł. Nikt nie będzie chciał za te akcje zapłacić coraz więcej. Dlatego zdecydowanie wolę te firmy, które zamiast wypłacać dywidendy dzisiaj, czyli rozdysponowują te środki, to wolę firmy, które te pieniądze reinwestują po to, żeby ciągle budować ten efekt skali. Rozumiem. W książce dużo o tym piszesz, ale chciałem w jakiś sposób, żebyś może krótko przedstawił teraz, żeby zachęcić czytelników do zakupu książki. W jaki sposób budujesz portfel? Jakie aktywa bierzesz pod uwagę przy tworzeniu portfela? Z jakich aktywów obecnie składa się twój portfel? W książce trochę o tym piszesz, ale myślę, że parę zdań możesz na ten temat opowiedzieć. To nie jest jakaś specjalna też tajemnica, dlatego że ja o tym mówię gdzieś tam głośno i jakby moje podejście się nie zmienia. To, w co my dzisiaj inwestujemy, jako fundusz, jeden czy drugi, czy ja osobiście, to są te branże typu e-commerce, czyli wszystko, co jest związane z handlem w internecie, ale rozumiane jako chociażby Amazon, który jest głównym operatorem, ale też jako Shopify, który jest dostawcą platformy, czy Etsy, które gdzieś tam ze swoim jakimś pomysłem biznesowym tutaj weszło. To są wszystkie fintechy, czyli płatności mobilne, płatności w internecie, PayPal, Square, tego typu rzeczy. To są branże biotechnologiczne, cyberbezpieczeństwo, które jest dopiero tak naprawdę na przededniu chyba takiego solidnego rozwoju, bo jest coraz więcej zagrożenia zachodniej demokracji, zachodnie rządy odnotowują już ze strony jakby hakerów sponsorowanych przez rządy albo niesponsorowanych przez obce rządy, ale to jest ta sfera, którą należy bardzo mocno pilnować, która jest niedofinansowana w ogóle, jakby delikatnie mówiąc, niedorozwinięta w wielu krajach, ten cały sektor cyberbezpieczeństwa. Myślę, że tutaj gigantyczne pieniądze popłyną w kolejnych latach, więc to jest jakby silna pozycja w naszych portfelach. Wszystkie rozwiązania chmurowe, wszystko to, co zahacza gdzieś tam o sztuczną inteligencję, ale nie tylko o sztuczną inteligencję, to też o magazynowanie danych, o przetwarzanie danych, to, co robi Snowflake, czyli jakby próba segregowania, przeszukiwania, wyszukiwania, katalogowania tych danych. To są sektory i to są biznesy, na które mocno, mocno stawiamy. My generalnie szukamy jakby spółek, które spełniają tak naprawdę trzy, cztery podstawowe kategorie, czyli zyskowność, to jest numer jeden, czyli nie ma prawa w naszym portfelu znaleźć się spółka, która nie generuje coraz większych przychodów, nie ma coraz większych prognoz przychodów, nie ma coraz większych zysków, coraz większej gotówki z działalności operacyjnej, nie generuje, nie zwiększa wartości księgowej. To jest ten numer jeden, czyli koło takie zamachowe wzrostu kursu akcji na giełdzie. Numer dwa to jest jakaś solidna, czyli numer dwa jakby kryterium oceny to jest solidna taka sytuacja fundamentalna, czyli raczej nie polecałbym stawiania na bankrutów, na firmy, które mają stosunek zadłużenia do aktywów, nie wiem, 60%,
które mają tylko tyle gotówki, tylko taką płynność, żeby przetrwać następne 3 miesiące, no to nie, to jest raczej, nawet jeśli jest dobry produkt, nawet jeśli jest dobry zarząd, dobra wizja, sugerowałbym, żeby takich spółek unikać, bo tam bardzo łatwo jest to jakąś wpadkę i bardzo łatwo o to, żeby ze spółki, która miała być wybitna, stała się bankrutem albo jakimś kandydatem do przejęcia. Z WeWorkiem, mieliśmy coś takiego z WeWorkiem, tak? To była firma, która jeszcze nie była na giełdzie. Jednorożec miał być świetna, taki wybitna i naprawdę super produkt i przebojowy prezes i tak dalej. Okazało się, że przyszła pandemia, firma była tak potwornie zadłużona, niedofinansowana, to przez słowo była dofinansowana, tylko te pieniądze były przeznaczane nie na to, na co powinny być, czyli były przeznaczane na prywatne odrzutowce, zabawy na Hawajach i tak dalej dla zarządu, a niekoniecznie na jakieś tam mądrzejsze rzeczy. No i kapitalizacja to pozagiełdowa chyba z 70% firmy spadła tak naprawdę w ciągu tygodni. Więc prędzej czy później, jeśli firmy nie są stabilne fundamentalnie, nie mają tego takiego solidnego fundamentu, może się wydarzyć coś złego. Czy to jest sentyment, czyli to, że my wierzymy w spółkę, czy wierzymy w branżę, czy ja wierzę, czy mogę przekonywać kogoś, że to jest naprawdę fajny pomysł, to jeszcze troszeczkę za mało. Czyli dobrze by było, gdyby te spółki były też cenione przez ekspertów, przez analityków, przez media, dziennikarzy, żeby był ten dobry sentyment, tak, w kierunku spółki, no bo co z tego, że ja wierzę w jakieś akcje, jak to nie moje decyzje, czyli nie moje zakupy będą kształtowały cenę tych akcji. To decyzje rynku, czyli innych inwestorów będą kształtowały to, czy jest większy popyt, czy ten popyt jest bardziej zdeterminowany, czy ten kurs rośnie, czy nie. A czwarty taki obszar, w którym ocenia się spółki, o czym też piszę w książce o tych obszarach, to jest wycena, czyli odniesienie tych przychodów, tych zysków, które my dostajemy od spółki, do tego, ile my za te akcje musimy zapłacić. No to tylko na tej podstawie jakby jesteśmy w stanie stwierdzić, czy mówimy o dobrej okazji inwestycyjnej, czy nie, czy nie o dobrej okazji inwestycyjnej. To chyba Benjamin Graham powiedział kiedyś, że nawet dobra spółka kupiona po niewłaściwej cenie nie będzie dobrą inwestycją. I odwrotnie, spółka kupiona po dobrej cenie też nie zawsze okaże się dobrą inwestycją, jeśli to nie jest spółka dobra, czyli taka, która nie ma tej zyskowności, tych parametrów wzrostu przychodów, zysków i tak dalej. Także te cztery obszary to jest moim zdaniem coś, co powinno być wcześniej odhaczone, żebyśmy mogli mówić o włożeniu spółki do portfela. Ale cały czas mówimy o spółkach, bo ani razu nie zamknąłeś się o żadnych surowcach, czy obligacjach, czy kryptowalutach. Głównie koncentrujesz się na spółkach. Czy wyłącznie? Tak, wyłącznie na spółkach, dlatego że spółki to jest coś, co my potrafimy wyceniać i oceniać. Dlatego że cała wycena spółki bazuje na tym, że ty dzisiaj musisz zapłacić $1 w cenie akcji w zamian za, no właśnie, za co? Za zysk od spółki, który dostajesz jako akcjonariusz, za, no powiedzmy, dywidendę, za gotówkę, którą ta firma generuje, za przychody, którą ta firma generuje. Plusem inwestowania w spółki, znaczy w akcje, jest to, że porównujemy dolar do dolara, czyli ja dzisiaj muszę zapłacić $1 w cenie akcji w zamian za $1 zysku, który przypada na mnie jako na akcjonariusza. Okej, no i ja jestem w stanie sobie teraz to porównać. Akcje, które kosztują $150 za sztukę, pytanie, ile zysku rocznie one mi wygenerują, albo ile dywidendy zapłacą, albo ile przychodów wygenerują, albo ile spółka wygeneruje gotówki z działalności operacyjnej. Mam odniesienie dolar do dolara, czyli jestem w stanie sobie jakoś tam wydedukować, czy $7 w cenie akcji w zamian za $1 zysku to dużo czy mało. No mogę to robić analizą porównawczą, analizą historyczną, to już jakby nie wchodźmy w to. Ale jest to możliwe, bo odnoszę dolara do dolara. Jeśli ja kupuję uncję złota albo baryłkę ropy naftowej, no to pytanie, jaki przepływ gotówkowy daje mi ta baryłka? To znaczy, co ja dostaję w zamian? Nic, prawda? Że uncja złota czy buszel pszenicy, one nic mi nie dają w zamian. No to jak ja mam stwierdzić, czy $50 powiedzmy za baryłkę ropy naftowej to jest dużo czy mało? Skoro ja nic nie dostaję od tej baryłki, nie porównuję tutaj dolara do dolara. Tak samo jest z Bitcoinem. To są wszystko aktywa, które nie generują żadnych przepływów. Jeśli uncja złota wydobycie, no kosztuje tam średnio, jak uwzględnimy Rosję, chyba z $700, 700-800 teraz to jest koszt wydobycia uncji złota. Dlaczego, co jest tą nadwyżką, tak? Dlaczego ktoś chce zapłacić 1700, skoro 700 to jest koszt wydobycia? No cała ta dodatkowa cena, czyli powiedzmy tam $800 czy $900 nadwyżki, które teraz trzeba zapłacić, to jest jakaś wartość wynikająca z psychologii rynku, z psychologii inwestorów. Ktoś chce przepłacić względem kosztu wydobycia złota, bo nie wiem, czuję się bezpiecznie.
bo to złoto zapewnia mu jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, jak sobie to zakopie gdzieś tam w ogródku. Natomiast szalenie trudno jest, jak mówimy o takim zawodowym podejściu, szalenie trudno jest wycenić w dolarach jednostkę poczucia bezpieczeństwa. Tak, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy 1700 dolarów za uncję złota to jest dużo czy mało. Czy inwestorzy będą chcieli zapłacić jeszcze więcej, żeby jeszcze bezpieczniej się poczuć, czy może wcale nie, czy może nastąpi wyprzedaż teraz i cena spadnie gdzieś znowu w granicę tam 1100. Nie wiem, nie potrafię tego wyceniać, dlatego że złoto czy inne tego typu walory nie generują nam przepływów gotówkowych. Dlatego nie mówimy wtedy o żadnej analizie tak naprawdę, tylko mówimy trochę o kasynie, o jakiejś tam losowości, o takim bawieniu się w inwestowanie. Także jeśli o mnie chodzi, no to tylko i wyłącznie akcje. To jest coś, co da się naukowo, ekonomicznie, matematycznie ocenić, wycenić i oszacować. O. Tomek, ostatnie pytanie, żeby już nie przeciągać za długo. Ostatnie pytanie, które może będzie jakąś, odpowiedź na to pytanie będzie jakąś inspiracją dla słuchaczy do poszukiwania własnych przyszłych inwestycji. Czy obecnie na rynku dostrzegasz jakieś sytuacje czy zdarzenia, które mogą rodzić czy generować jakieś przyszłe okazje inwestycyjne? Coś, czego, na co powinniśmy zwrócić uwagę, czemu się przyglądać? Co? Wydaje się, że... W każdym innym czasie, to powiedziałbym ci, że na giełdzie nie ma czegoś takiego jak okazje, że to się po prostu nie zdarza, że rynek jest na tyle efektywny, że wycenia w miarę uczciwie te aktywa, które mamy dostępne. I przez większość czasu to jest prawda. Natomiast czasami dzieją się takie rzeczy, różne anomalie, zdarzenia jednorazowe, które powodują, że inwestorzy zachowują się irracjonalnie. Czyli zachowują się jakby w oderwaniu od tych fundamentów, od tej całej merytoryczności, która idzie za nabywaniem akcji do portfela. I dzisiaj mamy taką sytuację, nie w Stanach, tam jest dość drogo. W Polsce nie wiem, bo tego nie oglądam, generalnie tego, co to się dzieje, ale mamy taką sytuację na części rynku chińskiego, na części technologicznej konkretnie, czyli na całej branży technologicznej chińskiej, dlatego że od kilku miesięcy, nie wiem, czy śledzisz takie doniesienia za dalekiej wschodniej granicy, ale od kilku miesięcy partia chińska prowadzi krucjatę przeciwko spółkom technologicznym, które zapewniają rozrywkę w internecie, pośredniczą w zbieraniu płatności, tam organizują scoringi kredytowe, no i tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa firmom edukacyjnym, cała masa tam branż, które znalazły się na celowniku partii. Idea jest słuszna, czyli ograniczenie czasu spędzanego przez dzieci w internecie, ograniczenie liczby danych, które te firmy zbierają na temat osób odnośnie działalności naszej, tego, co robimy, czy co Chińczycy robią w internecie, za co płacą i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby generalnie idea jest okej, Unia Europejska zrobiła kiedyś to samo, Stany też idą w tym kierunku, także jakby partia się po prostu chińska dostosowuje do realiów. Natomiast regulacje, które zostały wprowadzone, w rzeczywistości wpłyną, tak jak są wyliczenia, na jakieś tam 3-4% przychodów tych spółek, o których mówimy, czyli będą o 3-4% mniej dochodowe te spółki. Natomiast kursy ich akcji spadły o 50-60%. Na giełdzie. Czyli jakby giełda, inwestorzy zareagowali kompletnie nieproporcjonalnie do tego, jak rzeczywiście ucierpi, jeśli ucierpi, jeśli nie znajdą nowych tam modeli biznesowych, ale jeśli rzeczywiście ucierpią tak, jak to jest szacowane, no to będzie tak cierpienie na 2-3%, a my mówimy o przecenie o 50-60%. To są właśnie sytuacje, które no ja nazywam okazją. Te okazje się zdarzają raz na parę lat, kiedy rynek panicznie reaguje na jakąś negatywną informację, która jest negatywna. Się nikt nie kłóci, nikt nie dyskutuje, ona jest negatywna. Tylko to na pewno nie będzie wpływ w tak dużej, to na pewno jakby nie są spółki, które poprzez jedną ustawę nagle stały się o 50% mniej warte. Wcześniej były warte 100 miliardów, a teraz są 50. To nie, to nie jest tak, bo zyski nie spadną, czy przychody o 50%, czy wartość księgowa tych spółek nie spadła o 50%. Więc akurat to tak się ten timing złożył, że ciągle możemy mówić o okazji właśnie na rynku chińskim, na rynku spółek technologicznych. Natomiast to jest wyjątek. Przez większość czasu spółki dobre są wyceniane dobrze, czyli są drogie, także bardzo ciężko jest znaleźć okazję na giełdach zachodnich. Ale powiem ci na koniec na pocieszenie, że żeby zarabiać na giełdzie w sposób regularny, to my wcale nie musimy szukać okazji. No wystarczy, jeśli myślimy długoterminowo, to wystarczy, że kupimy dobre spółki, które dzisiaj są uczciwie wyceniane. One nie muszą być tanie. Zazwyczaj spółki tanie są złe. W ogóle produkty tanie są złe. Więc nie ma sensu szukać spółek tanich. Wystarczy znaleźć spółkę dobrą, która jest
uczciwie wyceniana, przyzwoicie wyceniana. Jeśli ta firma w kolejnych latach rzeczywiście jest dobra i będzie generowała coraz większe przychody, coraz większe zyski, na pewno kurs akcji będzie to dyskontował. Czyli kurs akcji będzie dalej rósł, a my będziemy w stanie pobić ten mityczny benchmark. Tomek, dziękuję Tobie za rozmowę. Przypominam, że osoby, które chciałyby nabyć książkę, Twoją książkę Giełda Początek, można to zrobić na naszej stronie internetowej www.makterska.pl. Mam nadzieję, że wyszedł z tego dobry materiał. Może ktoś znajdzie jakąś chińską spółkę, która będzie trochę poniżej swojej wartości. Tobie dziękuję jeszcze raz za spotkanie i tak jak powiedziałeś, no czekam na kontakt, jak będziesz pisał drugą część. W takim razie do usłyszenia za 2-3 lata. Do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę.